We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, mano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Hogwarts Legacy! I wonder where they go. No, w sumie mnie trochę też to ciekawe, bo to jest quest. Dobra, dajcie chwilkę, muszę sobie tylko zmniejszyć czułość. Na tyle. Okej. Okay. Jeśli było troszkę za głośno na początku, to przepraszam, ale zapomniałem, że musiałem sobie podbić trochę mikrofon wcześniej, tak jeszcze rozmowa. Dobra. Jesteśmy tutaj, mamy pogadać i z Sironą, i z tą babeczką, i jeszcze za pubem. O, właśnie, w tamtą stronę, widzicie na minimapie, jakiś ziomek stoi wedle opisu i ma dla nas questa. Tak więc przyjmiemy wszystkie trzy i zobaczymy, może uda się wszystkie trzy w tym odcinku wykonać. I przy okazji jeszcze pójść do Sepka, do Feldcroft. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Czemu nie? What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Ugh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Ale jakie prawdziwe! Jack został zdekapitowany i latał sobie jako bez głowy duch. A w sumie w zagasanym lesie jest pełno gniazd akromantul, więc te powieści no, były w sumie prawdziwe. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind! Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Dobra, jest po prostu odszukaj. Okej, na razie z tego co wiem, to motyle mnie prowadzą tylko do jakichś nowych rzeczy, które mogę sobie wyczarować w pokoju życzeń. Ale to nic takiego, to jest zawsze quest, który daje mi trochę expa. Dobra, Sirona jeszcze ma dla mnie questa. Pogadajmy. Hello, my friend. Did you ever find Lodgog? Pracujemy, rozmawialiśmy. I did thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat. And I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Whatever your plans. I, of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favor for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiganworld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Okay. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiganworld potion on hand? Dot's a skilled potioner. She's been supplying traveling vendors with Wiganworld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity
What with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Pudełko z listami. Czy ona pisała jakieś listy miłosne do Aidena? Bo trochę się speszyła, jak o tym wspomniała. O tym pudełku w sensie. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Okej, dobra, to może jednak nie listy miłosne, ale kto wie. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aiden was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Hej, jak to będzie w miejscu, w którym... Bo jeśli... Bo chyba to jest ten... Nie, to jest ten sam? W sumie teraz nie wiem. Nie wiem, czy to jest ten brat od tej jednej? Czy to jest od tej starszej babki? No, dobre pytanie. Ta złodziej? Hand them back. There's nothing to give, sir. It was only the one. That's all of them, sir. Honestly, I swear. How many times are you pair going to keep pilfering my shop? I swear it was just those ones, we sir. Promise, sir. We'd never take more than those. I tell you this, they'll not appreciate your antics in Azkaban. You just wait till I see your mother. That was a bit harsh. Z Azkabanem czy z waszą matką? To jest dobre pytanie. Okej. Okay. Kolejna taka akcja, która się dzieje niezależnie od tego, co robimy. I tu jest trzecia quest. Ackley Barnes. Co byś chciał, kolego? Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, yes it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacular he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacular. Create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's neasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Trochę jesteście w tyle, chłopie, bo ja akurat mam już takie tentakule. 12. I mogę hodować jeszcze więcej. Każda atakuje w taki sam sposób. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacular? Pluje kwasem. Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing two snidgets with one stone. What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit. And I can get my business going minus any competition. Czemu nie? Zawsze to quest, I'll get the venomous tentacular for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacular. Remember, okay, to będę chyba najbliżej. I just need that venomous tentacular. 40 metrów w tę stronę. Albo kroków? Nie, dobre pytanie, czy to są kroki czy metry.
This must be it. Piwnica znaleziona. Do środka w takim razie. Ale myślę, że wykonamy wszystkie trzy te questy. Bo no, mam chyba do wszystkich miejsc punkty fast travelingu, więc no, nie powinno to zająć dużo czasu. Może się nawet zmieszczę w pół godziny, ewentualnie lekko ponad 40 minut. Łącznie z odcinkiem, jeśli uda się jeszcze zajść do Feldcroft i pogadać z siostrą Seby. How to find that venomous tentacular? Ja, ale może lepiej, żeby mnie tu nie widziano. Better not let Mr. Lawley see me. What could... Stop! Stop, bandit! O jeny, serio? To jeny, ja myślę, że go spetryfikuję. Dobra, to dałem się trochę... trochę się dałem zrobić. Ale zostajemy oczywiście przy kameleonie. Better not let Mr. Lawley see me. Dobra. Wypatruję. Cóż, jeszcze wybrał trasę? Dobra, do tyłu. Coś mamy. Zamek. Ajajaj. Ale to jest do zrobienia w taki sposób, tylko... Muszę to zrobić od razu. Aloha, Mora. Bo teraz jak sobie stoję, to nawet jak będzie obok mnie, to mi to się nic nie stanie. Wtedy już niestety wstałem i zdjął się kameleon, dlatego się... Where is that venomous tentacular? Też nie udało tego ogarnąć. Hajsu. Stary, weź sobie napraw tę piwnicę. Czy to piwnica, czy może już... jakaś jaskinia. O kurde, pająki! Trafą z tego wybuch, okej. Okay. To się nie udało. Czy pan tu gdzieś incendio? Nie, o dziwo nie. Czekaj, to sobie wstawię może... W sumie? Nie, ten incendio jest chyba najlepszy, mi się wydaje, tak, w tej akcji. Dobra, strzałka podmianka. To jest dobre pytanie właśnie. Tyle tu ich jest, a po Hogsmeade sobie nie łażą. Który ma loła? Żaden. Niestety. Seriously? Gdzie? A? Ej, co? Przecież się palił! Okej, ten nie wybuchnął, a zaliczyło. Lol. Mam trochę wrażenie, że nie powinno, no ale... Niech będzie. A, mandragory, których oczywiście nie nie zabiorę. Chociaż w sumie... Jedna. Druga. Cyk, cyk. Dziękuję. Co jeszcze? Tutaj... Kolejne soczki z chorobotka, nie chrobotka. Tutaj... Kapusta. Dobra. To. Puśćmy jedną. O, więcej niż jedną. Tutaj kolejny pajęczy kieł. Co jest dalej? O, czyżby to tentakula? Tak jest. Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Dobra, i jeszcze deptamo jeszcze.
Tyle? Ja. Dobra. Wróć do Akleja Barnesa. Okej, po prostu się teraz muszę cofnąć. Dobra, przygotuj sobie kamelona, tak na wszelki wypadek. Zobaczmy, jest tutaj? No dziwo nie. No, trochę kiepsko, on sobie pilnuje tego interesu, no ale... No w sumie pewnie się nie spodziewał zbytnio, że ktoś się tutaj włamie. No bynajmniej nie student. Czy tam uczeń właściwie, a nie student. Chociaż w sumie uczeń, a student Hogwartu to chyba to samo, nie? Bo w sumie Hogwart jest po prostu szkoła, ale to nie jest szkoła jako, że nie wiem, jakiś uniwersytet czy coś. Po prostu jedna szkoła ogólnie. Szkoła magii. Więc w tym przypadku, czy mowa o studencie, czy o uczniu Hogwartu, no to to chyba wychodzi na jedno a to samo, mam wrażenie. Dobre pytanie. Dobra, mam dla ciebie tentakule. O Boże, te tekstury. Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacular. Ha! Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. Well... Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. I proszę, I tak dostanę gaz. See the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. Okej, 300 golda. Spoko. Dobra, sprawdźmy teraz te dwie pozostałe misje. Nie, kolekcje innym razem. Inwentarz to oczywiście była ta tentakula, tylko... A nie, jest najdalej, okej. Aha, po prostu, była częścią umowy zwartą z panem Barnesem. Czyli, krótko mówiąc, nic szczególnie ciekawego. W tym opisie mam dwa księżyce. Potrzebuję chyba jeszcze 11, jeśli też pamiętam, żeby mieć trzeci level Alohomory, ale to muszę sobie jeszcze sprawdzić. Człowiek z księżycami... Tak, 13. Podążaj za motylami. Gdzie to jest? W tym miejscu. No to zaraz praktycznie na wejściu. Okej. Okay. Ogarnijmy to w takim razie. To też nic szczególnie skomplikowanego, no bo po prostu idę za motylkami i już kilka nawet takich miejscowych znalazłem. W sensie one najczęściej mnie prowadzą do jakiejś ustronnej takiej mini polanki, więc polanką mogę nazwać, ale to po prostu takiej mini tej na uboczu jakiegoś takiego pełnego kwiatów miejsca albo czegoś ten deseń i potem wyłączy się jest tam ta skrzyneczka, w skrzyneczce mogę zgarnąć sobie jakiś kolejny wzór czy tam no to tak, no, wzór czarodziejski czy jakoś tak nie wiem jak to się nazywało dokładnie, ale chodzi o ten taki schemat, który mogę. Dobra, namiotło i lecimy za motylami. Nie ma co chodzić za nim piechotą. Ale sok z pijawek zawsze z chęcią wezmę. O, tu jeszcze więcej soczku z pijawek. Oczywiście muszę wylądować, żeby zabrać go najlepiej. Dobra, gdzie te motyle? Tutaj. O, jakieś jelenie przy okazji. Kamieni księżycowych. O, i proszę. Małe miejscóweczkę, widzicie? Takie, no powiedzmy, że troszeczkę odosobnione miejsce, pełno kwiatków, a na nich skrzynka. Look what we have here. I to jest każde takie miejsce tak naprawdę. Za każdym razem wygląda to dokładnie tak samo. Dlatego nie pokazuję tego na odcinkach, no bo nie widzę po prostu sensu pokazywania ciągle latania za takimi motylami i szukania sobie tylko i wyłącznie składników do... Znaczy składników. Jezu. Wzorów transmo... Nie, nie, to nie była transmokryfikacja. No tych... O, spellcraft. O, tak to było po angielsku.
tych spellcraftów do pokoju życzeń, bo najczęściej, znaczy najczęściej, no po prostu tylko i wyłącznie tam mogę to wykorzystywać, a najczęściej są to jakieś elementy ozdobne. No bynajmniej jeszcze nie wpadło mi z tego nic, co byłoby jakieś mega pomocne, ale kto wie, może któryś taki mnie zaskoczy. A no mam. Hello, Miss. Po to przyszedłem. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed the treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see. Should I dare? No, nie jest to nic takiego. O, skrzynka kwiatów, jeszcze dostałem od niej. No, coraz bliżej do levela. Być może kolejny quest już mi da. 34 level doświadczenia, kto wie. Niestety ogarnąłem, że jest tylko 40 poziomów maksymalnie, jeśli chodzi o talenty. A to mnie akurat trochę irytuje. Bo niektóre talenty są naprawdę... Co jest? Hell, czy mnie tak wywaliło? Przecież ogólnie Hogsfield jest gdzieś indziej. Czytaj, w tym miejscu. Ah, upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Brottle? Stary, bliżej niż ci się wydaje. Tutaj sobie... Nie wiem, co robi, ale chyba... Ora ziemię? Nice to see you again, Mrs. Brottle. Actually, Serona Ryan asked if I'd come and see you. Dear Serona, a gem, has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggumwell potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Brottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. O, proszę, i takie zadania lubię. It or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The traveling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Serona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Serona over a butterbeer or two. Those two were always like two bow truckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Serona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Oh, goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Mowa o profesor Garlic. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Serona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Brottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I, and the vendors I help, would greatly appreciate it. Już dostałeś jedną paczkę, więc nie irytuj. Szukaj groty i wejdź do niej. Dobra, namietłę w takim razie i lecimy. Trochę przyspieszy podróż. Trochę czytaj bardzo. Now where did I set my traps? Was it low? This must be the cavern Mrs. Brottle mentioned. Now
haven't a clue why there's such a fuss over this. That curiosity young people tend to nurture never ends well for them, does it? Żegnam. Okej, okay, kolejne wyzwanie pojedynków ukończone. Czy chcesz się zająć tymi gośćmi na dole? Nie, może innym razem. Tutaj co? Okej. Okay. Nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć, czym ta kupa mięsa i flaków była wcześniej. Dolina Chorbotków. Okej. Okay. Tak się nazywa ta jaskinia. Is it the cave to find Zorona's box of letters? Perhaps I'll find more. Better have a look around. See about the hawk clumps and the box of letters. Expelliarmus. Kurde, nie to. That's all. Dobra. For now. Szukamy. Mrs. Sprottle should be pleased. Popiona już dostała jedną pakę, więc niech nie irytuje. A właśnie, w sumie dla testu. Czy ja mogę zamrozić tę wodę? Nie? No nie wierzę, że oni tego nie przewidzieli. Czemu nie... Co jest? Coś to za... Mrok się uwalnia. To otchłań! Ani... Jezus, to jest to diabelskich sideł, Boże. Ja się zastanawiam, co to tam za mrok otchłań spada z sufitu, a to po prostu jakiś syf. Ale że oni nie przewidzieli, że można chcieć Glaciusem zamrozić wodę? Przecież głównie do tego służy to zaklęcie. Do zamrażania. Żeby nie pomyśleć, żeby sobie chociaż takie kładki zrobić, jak w Batmanie. Bez sensu jest to kompletnie. Dobra. Skrzynka i 5 listów. O, tutaj trochę hajsu. Jeszcze więcej hajsu i to w sumie tyle. Dobra, co jest dalej? Jeszcze więcej chorbotków. To mi akurat na rękę. To zupełnie sobie zapas, który... O, siema! Górski troll! Aj, czekaj, flipendo potrzebuję. Teraz mam tutaj. Nie, nie! Kurde, spudowałem. Bum. Bum. Dawaj. Okej, okay, trafiony głazem, to mi się podoba. Unik. Unik. Bang! I starożytna magia. Okej, okay, to niewiele dało. Co? Czemu dostałem obrażenia? Halo? Proszę mnie nie denerwować. Dobra, trochę się nie popisałem. Ja zmienię sobie zaklęcia. Bum! No to ani nie zrobi wielkiej różnicy. Czy dwie różnicy, może? Wrażenia, nie różnicy. A, nie zdążyłem. Właśnie nie chciałem drętwoty używać, kurde. Wigenowy. O, to się prawie udało. Gong na kaczan i elo. No. Przy okazji, wyłóżmy trochę roślinek, jak się pobawią.
O! Koza gryzły, nie wierzę. Nawet tentakule nie zdążyły niczego zrobić. Smarki troll, aż tych 4. Na pewno z w ogóle go choroba, a nie dostał konga od tego trolla. O, to jakaś klatka w ogóle, czyli troll pewnie był w niej. A to co, jakaś pluszowa mandragora, czy co? Good question. A, dobra, miał być jednak zamknięte, ale jednak otwarte. O, wiewiórki. Lecimy dalej, szukamy i... O! Okej. Okay. Droga Sirono, gdy tu przybyłam, miałam niepokojące poczucie, że pod wieloma względami różni się od innych pierwszorocznych. Muszę wyznaczyć, zamartwiałam się, czy Hogwarts na pewno jest dla mnie odpowiednim miejscem i rozważałam wysłanie sobie do moich rodziców z prośbą o zabranie mnie jeszcze w pierwszym tygodniu zajęć. Skąd wiedziałaś? Zakładam, że nie władasz skrycie legilimencją. Ale zastanawiam się, skąd znać moje myśli lepiej ode mnie samej. Jeśli to jest pisane przez 11-letnią uczennicę, to Sirona na pewno nie władała legilimencją. Nawet nie wiedziała pewnie, co to jest. Tego dnia potrzebam miotłami, gdy dostrzegłaś, jak kule się w kącie, wpatrując się tempo w nietknięte piwo kremowe i pusty fragment pergaminu, a atrament bez mego pióra kapie żałośnie na posadzkę. Przysiadłaś się do mnie, nigdy tego nie zapomnę. Pamiętam te fale ulgi, jakby ktoś rzucił na mnie zaklęcie lewitacji, gdy wyjawiłeś, że na początku nauki w Hogwarcie sama też żywiłaś obawę, zerknęłam na ciebie i wydało mi się niepojętym, iż kiedyś mogłaś nie być tą pewną siebie i pogodną czarownicą, która siedziała przede mną. W kolejnych dniach zachwycałam się tym, jak bezkompromisowo rozsiewasz swój urok, w niemagicznym sensie, i akceptujesz zarówno samą siebie, jak i innych. To było dla mnie niczym przebłysk świecy. Zdałam sobie sprawę, że także mogę kroczyć tą ścieżką. Teraz, gdy moja nauka dobiega już końca, ta przestraszona czarownica z pierwszego roku wydaje się odległym wspomnieniem. I wiem, że to dlatego, iż dostrzegłaś siebie w tym zrozpaczonym stworzeniu w kącie oberży, a potem szczerze wyciągnęłaś ku niemu dłoń. Z poważaniem, Mirabel. O, to od profesor Garlic. Proszę, proszę. PS. Przekaż proszę pani Sprotl, że zamierzam odwiedzić ją i pana Sprotla, gdy tylko znajdę czas. Odwiedzać, przepraszam. Aby prowadzić z nimi rozkoszne rozmowy oraz, nie wstydzę się tego przyznać, skosztować jej niezrównanych kociołkowych piegusków. Ja bym sobie tam sam chciał takiego pieguska skosztować. O. Sean. Droga Sirono, wyczarowałem dla ciebie ten maleńki podarek w dowód wdzięczności. Gdybyś na treningu Quidditcha w zeszłym tygodniu nie stanęła w mojej obronie, chyba odszedłbym z drużyny, a teraz wygraliśmy puchar. Bez ciebie dom Ravenclaw nie byłby taki sam. Z poważaniem, Sean. Droga Sirono, wysłałam oddzielne pismo do państwa Sprotlu z podziękowaniami za gościnę, ale czułam, że muszę także przelać na pergamin podziękowania wobec ciebie. Cóż to był za pyszny odpoczynek od zamku. Prędko nie zapomnę, jak chotałyśmy na widok tego niedorzecznego gnoma. Czy on naprawdę myślał, że śpiewa? A wołowina i nerki zapiekane w cieście pani Sprotlu były naprawdę palce lizać. Teraz będą mi się śnić po nocach. Ale oby w dobrym sensie. Chciałem ci podziękować za zaproszenie. Muszę jednak ostrzec, że to wcale nie sprawi, że na meczu w przyszłym tygodniu będę ci odpuszczać. Dobrze wiesz, że w tym sezonie Ravenclaw nie ma szans ze Slytherinem. Z wyrażami wdzięczności Filomena. Okej, nie wiem, czy poznaliśmy jakąś Filomenę w zamku. Kto wie? No, Mirabel Garlic poznaliśmy, bo to profesorka zielarstwa. This must be Sirona's box of letters. Okej. Od kogo? To od Sirony do pani Sprotul. Matka i ojciec byli w niebo wzięci, gdy usłyszeliśmy, że spędziliśmy sobotnie popołudnie u Gladraga. Prawdę mówiąc, moja matka mogła być nawet nieco zazdrosna. Długo nie zapomnę, jak śmiałyśmy się z moich prób zawiązania gorsetu tej nowej sukni. Cóż to za wyzwanie, tak jak delikatne wsuwanie szpilki do kapelusza, aby nie uszkodzić nakrycia głowy ani samej głowy. Dobra, nie będę tego nawet myśleć, bo nie mam pojęcia, co chodzi. Ale uwielbiam wszystko, co wybrałyśmy i muszę pani podziękować, bo dzięki pani poczułam się jak szalenie modna czarownica. A chyba, że szpilka, żeby ten, tak, wiecie, przyrównać do głowy, tak idealnie. Coś takiego. Wspaniale też było ucztować pod trzema miotłami bez zmywania potem naczyń. Kiedyś będę miała podobny lokal, proszę zapamiętać te słowa. No, w sumie, masz dokładnie ten sam.
Spotkało mnie ogromne szczęście, że wraz z Falem Sprotlem pozwoliła mi pani zostać. Wiem, że moi rodzice żywią podobne odczucia. Z wyrażaniem wdzięczności Sirona. I ostatni list. Droga Sirono, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, moja droga przyjaciółko. Zakradam się do kuchni i poprosiłam Mańkę, żeby przyrządziła twój przysmak. Twarożek Crowdy. Zgodziła się z radością, nie mam pojęcia skąd wziął o tej porze roku maliny. Magia? Mańka jest genialna. Bez. Dobra. I think that's everything. Sirona will be glad to have this back. Poważnie? Wyszedłem niedaleko górnego Hawksfield, a wyjdę w zakazanym lesie. Ciekawe. Okej. Okay. Czy ja byłem już w tej części lasu? Dobre pytanie. Prawie 40 minut na liczniku. Poproszę, nawet żebym się... zmieścił w tym, co chciałem. Jakieś siedlisko mamy obok. I dream of making a bet. I'm sure it'll be harder to kill a moon. Kadeva, stupid wildcard. The pulsar. Glacius, defender. Confringo. I'll spot you like a thriller. No kurde, jakby mi gość nie zniknął tak nagle. Kurde. Jakby mi tak nie zniknął, to bym go od razu tak ściągnął. O, są te hazoki. O kurde! Jednorożec! Nie uciekaj! Nie uciekaj, chodź, daj się złapać! Gdzie on jest? Serio, no nie! Uciekł mi, serio? Gdzie on jest? Daj mi te capsakwę zamiast tego kamelona, gdzie jest ten jednorożec? Tu jest! Stój! Chodź. Stój! Bliżej. I chodź ze mną! O kurde, nie wierzę! Nie wierzę! Znalazłem jednorożca! O kurde! No autentycznie, nie spodziewałem się, że takie siedliska takiego może spokojnie powiedzieć legendarnego, magicznego stworzenia. Kurde. No. Co? Czemu nie? Przecież walnąłem go depulsą. Dwa razy. A chyba, że... czekaj, tu... jednak nie. Oczywiście ja mam widzę co innego, ale gra też widzę co innego. O właśnie. No bo w sumie te pulsy to by go właśnie zmanszotowało. Nie tylko wijał w powietrze. Seriously? Dobra, co mamy tutaj? Come out, you! What do you think you're doing? Let me answer. Someone get me down! Expelliarmus. Nie. Flipendo. Arresto momentum. Defender. Confringo. Sendo. Flipendo. Było nie podskakiwać, cwaniaku. Dobra, tu jest jakieś siedlisko jeszcze, ale... pytanie kogo? Albo raczej czego? Zobaczmy jeszcze mapę, bo chcę jeszcze zajść do Sirony i oddać jej te listy, nie?
Zobaczmy mapę przy okazji, od razu się przeniesiemy do Sirony. A, siedlisko Luna Bali, okej, dobra. To Luna Bali oczywiście już nałapaliśmy trochę, tak więc nie ma co tutaj siedzieć. Lećmy. Alfred Lawley's none too pleased. Seems he's been burgled. I shall pretend I never heard the rumors of your involvement. Jakim udziale? Ja nic nie wiem. Hello, Sorona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some Horcrumps for her Wiggermel potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. Zapytajmy. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. We could have cheered them on together. Czemu nie? No to akurat wiadomo, że chodzi o... No ale zapytajmy. I saw a letter from someone named Mirabel. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind. Especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabel, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... Well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. To powinno być Aidena, nie Aidana, ale to już taka literówka, mam wrażenie. Jest level! Hell yeah! Dobra, to na co by go teraz wydać? To jest dobre pytanie. Bo tak, czarna magia to już tylko i wyłącznie zaklęcie niewybaczalne. W zaklęciach, no tu mógłbym ulepszyć jeszcze Levioso. Tutaj mógłbym jeszcze bardziej ulepszyć moc eliksiru Wiganowego. Albo mógłbym wreszcie wziąć bieganie w kameleonie. Co myślę, mogłoby się nawet przydać wielokrotnie. Pokój życia, w sensie... O tyle mam farta, że ja gram akurat na tym. Gram sobie na kompie, więc jak będę chciał, to wystarczy trochę pogmerać i będę w stanie odblokować wszystkie talenty i wam pokazać większość z nich. Ale na razie lećmy z tym, jak gra mnie tutaj. Jak gra mi daje możliwości. Ale nie, wiecie co, myślę, wezmę to bieganie, bo już naprawdę i niemiłosiernie irytuje mnie, że nie mogę biegać w tym kameleonie. A wiele razy już by mi to uratowało skórę. Tutaj za walkę mamy jeszcze... O. Maska de Mimoza. Jest to ostatnie... Było to ostatnie... Ostatni fragment tych wyzwań pojedynków. Czyli... Za to już nie będziemy dostawali expa. Ale jeszcze są wilki, trolle, pająki... Nikczemni wrogowie do pokonania... Inferiusy, gobliny oraz czarnoksiężnicy. No, duża ich ilość. Ale nic to. Innym razem się to ogarnie. W inwentarzu coś wpadło. A tak, mamy jednorożca.
120? Serio? 120? To jest żart, tak? Z 10 razy tyle powinien być wart jednorożec. Tutaj tylko do odznaczenia, to będę musiał posprzedawać niektóre te rzeczy. No i cóż, niestety do Seby nie poszliśmy w tym odcinku, ale nie jest to nic, czego nie nadrobimy w kolejnym materiale. Także ja już się przeniosę do Feldcroft. Tylko pytanie, w które miejsce? Myślę, że przeniosę się tutaj do Irondale polecę sobie do tych łamigłówek Merlina, a my spotkamy się tutaj dokładnie w Feldcroft. No i kto wie, co będzie nas tam czekało. A nawet inaczej, przeniosę się do łamigłówek, odkryję sobie to i ogarniemy sobie jeszcze tą arenę walk. Tak na start odcinka, myślę. O, tutaj jeszcze obóz bandytów. No będę miał... O, tu jeszcze w ogóle jest obóz bandytów. Dobra, no będę miał co robić, nie? A co to jest? Skarbiec. O, też kolejne rzeczy do sprawdzenia. Dobra, no to tak. Tutaj jest co? Ważna zagadka. Okej. Okay. Dobra, to innym razem. W kolejnym odcinku lecimy z fabułą. Tak więc ja lecę do Irondale, a my widzimy się w kolejnym materiale, w którym ogarniemy sobie co nieco fabuły. I przy okazji poznamy trochę bardziej Sebastiana i jego familię. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!